na co przeznaczyć pieniądze z ZIT-ów. Wywalczyliśmy 300 milionów złotych, wyrwaliśmy je z gardła innym dużym miastom, które chciały te pieniądze skonsumować. Boisko pod Hubą, reaktywacja. Przetarg został rozstrzygnięty i została podpisana umowa. Winobraniowe nowości. Kucharze przygotują pod każdy z danych win potrawę. Agnieszka Hałas, dzień dobry. Zaczynamy Kronikę Lubuską. Prokuratura przy współpracy Policji Kryminalnej szuka kierowcy, który w poniedziałek wieczorem przyczynił się do śmierci kobiety w miejscowości Nowy Świat pod Zieloną Górą. Prawdopodobnie potrącił ją i zostawił z połamanymi nogami na środku jezdni i uciekł z miejsca wypadku. Ciało było niewidoczne do tego stopnia, że kolejny kierowca najechał na kobietę, a jeszcze następny uderzył ją zderzakiem. Wstępnie mamy już pierwsze wyniki sekcji przeprowadzonej ostatnio. Biegły oczywiście nie wydał opinii ostatecznej, jednakże na podstawie tego, co już ustalił, stwierdzono obrażenia kończyn dolnych. To wskazuje, że były to obrażenia zażyciowe, a więc najprawdopodobniej odpada wersja o ewentualnym podrzuceniu zwłok. Taką wersję zakładaliśmy. Zakładamy więc, że kobieta szła drogą, została potrącona, leżała i następnie samochody, które nadjechały, wynika z zeznań świadków, kierowców tych dwóch samochodów, że zostali oślepieni, nie widzieli leżącej kobiety. Skutecznie doprowadzili do kierowcy, doprowadzili do zgonu tej kobiety. Takie jest ustalenie. W chwili obecnej po sekcji zwłok zabezpieczono ubrania tej zmarłej kobiety. Specjaliści będą musieli z ubrań tych zdjąć fragmenty lakieru, bo przypuszczamy, że taki lakier na tym ubraniu znajduje się. No i później już specjalistyczne badania fizyko-chemiczne doprowadzą do ewentualnego porównania, jeżeli ustalimy sprawcę tego potrącenia, tego pierwszego, do porównania śladów tych mikroskopijnych lakieru. I mam nadzieję, że sprawcę odnajdziemy. Realizujemy mnóstwo zadań adresowanych bezpośrednio do ludzi. Janusz Kubicki odpowiada działaczom Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy wczoraj poruszyli temat inwestycji, jakie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych planuje zrealizować magistrat. Zdaniem SLD miasto w strategii zbyt mocno stawia na inwestycje twarde, na przykład budowy dróg i parkingów, zapominając o ludziach. Magistrat natychmiast reaguje. Inkubator przedsiębiorczości, misje gospodarcze i hostel dla osób niepełnosprawnych to tylko niektóre z zadań skierowanych bezpośrednio do ludzi. Radosław Brodzik, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, we wczorajszym programie Powiększenie rzucił nam wyzwanie. Jeżeli dzisiaj by pan wyszedł tutaj z sądą na zewnątrz i powiedział pan, czy słyszał pan o takiej strategii, to mogę się z panem tutaj założyć w studiu o duże pieniądze, że nikt panu nie odpowie, że ją przeczytał. Zakładać się nie będziemy, ale ja jutro pójdę pana tropem i będę próbował pytać Zielonogórzan. Spróbować. Obiecaliśmy, że sprawdzimy, czy zielonogórzanie interesują się ZIT-ami i na co ewentualnie wydaliby 60 milionów euro, siedząc w fotelu prezydenta oczywiście, więc sprawdzamy. Przede wszystkim zakłady pracy, przemysł, tego tutaj brakuje. Są miejsca do wydawania pieniędzy, ale nie ma miejsca do zarabiania pieniędzy. Postawiłbym na właśnie innowacyjność, innowacyjne firmy, wspieranie mieszkańców pod względem właśnie inwestowania we własne przedsiębiorstwa. Inwestycje bym coś, bezrobocie u nas silne, bym inwestowała w jakiś zakład. Gospodarka, generowanie nowych miejsc pracy i zadania, które pozwolą młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy. Na to stawiają mieszkańcy. I takie projekty realizujemy, nie czekając na ZIT-y, słyszymy w magistracie. Inkubator przedsiębiorczości, uzbrojenie strefy ekonomicznej, misje gospodarcze i działania realizowane przez Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie. To tylko niektóre z projektów prowadzonych przez miejskich urzędników. Do tego dochodzą kolejne. Ktoś mówi, że nie myślimy o człowieku. To cóż, no ciężko to komentować, bo przecież 50 tysięcy razy mówiłem, że będziemy chcieli wybudować hostel dla osób niepełnosprawnych, coś czego nie ma w województwie, coś czego nie ma w Zielonej Górze. Będziemy chcieli rozbudować hospicjum i też nieraz to powtarzałem już na tej antenie, więc jeżeli ktoś tego nie zauważył,
To cóż, no to o czym będziemy pani redaktor rozmawiać? A to są działania skierowane na człowieka. Sojusz Lewicy Demokratycznej wczoraj wziął pod lupę strategię, jaką przygotowuje magistrat w związku z rozdysponowaniem pieniędzy z tak zwanych ZIT-ów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. SLD wytykało prezydentowi miasta, że zbyt mocno postawił na inwestycje twarde, chodniki, drogi, parkingi. Potężne środki finansowe, ponad 60 milionów euro. Prezydent we wczorajszym programie Samorządowy Ring stanowczo odniósł się do wypowiedzi SLD na temat ZIT-ów. Koledzy z SLD do tej pory nie robili nic, aby w ogóle się pojawił ZIT. Wywalczyliśmy 300 milionów złotych, wyrwaliśmy je z gardła innym dużym miastom, które chciały te pieniądze skonsumować, nie przeznaczając na Zieloną Górę, wywalczyliśmy i teraz tak naprawdę usłyszałem gorzkie słowa za to, że udało nam się 300 milionów pozyskać. Przypominamy, pod tym adresem mailowym można zgłaszać swoje pomysły na zadania i inwestycje, które w Państwa opinii powinny zostać zrealizowane w ramach ZIT-ów. Boisko pod Hubą, reaktywacja. Mamy gwarancję na to, że legenda osiedla Piastowskiego zyska drugie życie. Jeszcze w lutym projekt Głosami Mieszkańców znalazł się na pierwszym miejscu w budżecie obywatelskim. Dziś znamy już wykonawcę kompleksowego remontu. Boisko ma być gotowe jeszcze w tym roku. Na razie legendarne boisko pod Hubą leży u Gorem, a szerokim łukiem omijają je nawet amatorzy piłki. Ale jeszcze zanim ten młody mieszkaniec Piastowskiego, Mateusz, stanie na nogi, będzie jak nowe i pierwszą piłkę będzie mógł kopnąć z klasą. Oczywiście, że tak. Na pewno. Z mężem bardzo sportowi jesteśmy, więc jak najbardziej. Tylko czekamy cały czas, kiedy się zacznie. Wiem, że miesiąc temu już było otwarcie tych ofert. A dziś znamy już wykonawcę. W budżecie na realizację projektu jest 1,5 miliona złotych. Zwycięska oferta opiewa na 1 200 000 złotych. Przetarg został rozstrzygnięty i została podpisana umowa. Jest to firma z Piranea, pani Renaty Przybylskiej z Leszna. Zgodnie z umową, tutaj z postanowieniami umowy, ma 75 dni na realizację tego zadania. Boisko pod Hubą w nowym wcieleniu powinniśmy zatem zobaczyć jeszcze w tym roku, a będzie co oglądać. Mają powstać dwie części, dwa boiska, jedno boisko do piłki nożnej, tak jak było to do tej pory, oraz boisko do koszykówki, takie boisko wielofunkcyjne, gdzie będzie można pograć nie tylko w koszykówkę, ale również w piłkę ręczną i w tenisa. Żeby do tego doszło, trzeba się było sporo napocić. Akcję zbierania podpisów zaczęli młodzi socjaldemokraci. Później do promocji włączyło się Sky Piastowskie. I to boisko będzie takie wymiarowe do grania w szóstkach. Jak obeszliśmy już wszystkie bloki dookoła boiska, wszystkie jakieś tam bliższe osiedla, to zaczęliśmy zbierać i w różnych innych miejscach, w szkołach naszych, w miejscach pracy, po znajomych, żeby do jak największej grupy osób ten projekt dotarł. Zebrali 3200 podpisów i wywalczyli pierwszą pozycję wśród projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Piastowskiego już zacierają ręce na remont. Super, kiedyś było fajnie, tutaj Huba prowadziła różne turnieje i tak dalej, no było fajnie, no teraz troszkę podupadło. Tak, tutaj moje dzieci grali, muszę przyznać, tak. Przychodzili i grali kiedyś, no a teraz... Teraz może wnuki będą grały? Oj tak, na pewno, z pewnością będą grali wnuki. Pozostaje tylko pytanie, kto będzie szybszy, pierwszy śnieg czy pierwszy mecz? Winobranie wkracza w świat aplikacji na mobilne urządzenia. To jedna z zaprezentowanych dziś winobraniowych nowości. Kolejna to promowanie degustacji wina do posiłków. W tym pomoże 5 zielonogórskich restauracji. W każdej z nich będzie można spróbować lokalnych trunków do specjalnie przygotowanych wykwintnych dań. Tak prezentują się etykiety oficjalnych winobraniowych win. Wśród nich słynne gruzińskie oraz nasze lokalne. Powinniśmy się chwalić tym, co jest nasze lokalne w takiej formie, żeby każdy wiedział, że to jest nasze. A to wino rzeczywiście to jest wino gruzińskie. Pełna informacja na temat wina znajduje się z tyłu butelki, z przodu. Mamy etykietę, bo mam 4 wina, każda etykieta troszeczkę się różni. Lokalne wina, symbol święta Zielonej Góry, w tym roku zagoszczą oczywiście na Starówce, ale również w zielonogórskich restauracjach. Szefowie kuchni w 5 lokalach przygotują do określonych gatunków wina odpowiednie dania. Winobranie wkracza na wyższy level. 5 regionalnych winnic, które mają już pozwolenia na legalną sprzedaż wina, wchodzi do 5 naszych restauracji. Kucharze przygotują pod każde z danych win potrawę. I myślę, że tutaj jakby ukłon i zaproszenie w stronę zielonogórzan, jak i turystów,
po prostu na wino z jakąś dobrą potrawą. Winobranie zagości w restauracjach oraz na tabletach i smartfonach. Organizatorzy Święta Wina zadbali o to, aby w tym roku szczegółowy program imprezy pojawił się w formie specjalnej winobraniowej aplikacji. Młodzież, wiadomo, ma dostęp do smartfonów codziennie. Niekoniecznie chcą szukać tego programu winobrania gdzieś, czy po sieci, czy w wersji papierowej. Łatwiej jest sięgnąć do kieszeni po smartfona. Tam mamy darmową aplikację, 4 kliknięcia i wiemy, co się dzieje konkretnego dnia. Zielonogórski Ośrodek Kultury dopiął program na ostatni guzik. W przyszłym tygodniu pojawi się on na ulotkach, plakatach i w sieci. Jak zapewnia dyrekcja ZOKU, będzie się działo. Duża scena winobraniowa, scena miasteczka winiarskiego, scena lubuskich smaków, co jest nowością w tym roku, a na nich prezentować się będą powiaty województwa lubuskiego, codziennie ktoś inny. Ale do tego również rejsy po Odrze i to rejsy ścigacic i rejsy z Nowej Soli. Do tego oczywiście kulturalny bunkier i wszystko to, co dzieje się na zielonogórskim deptaku. W tym roku wybór winobraniowych gwiazd oraz wskazanie wielu atrakcji towarzyszących odbyło się z udziałem mieszkańców Zielonej Góry, za co ZOK dziś serdecznie podziękował. Pionierzy powracają. W drugiej części filmu realizowanego przez Lubuską Fabrykę Młodych Społeczników. W planach rekonstrukcja pierwszych dni Zielonogórzan w zakładzie Lumel czy Zastal. Ekipa filmowców szuka również sobowtóra Tomasza Sobkowiaka, pierwszego burmistrza Zielonej Góry. Premiera filmu jest zapowiadana na listopad. Jechaliśmy 2 tygodnie z tego Łódzka do Zielonej Góry. Pierwsza część filmu Śladami Dziadków Naszych, czyli Wspomnienia Pionierów Zielonej Góry, zrobił w mieście furorę, a na premierze w kinie Newa sala pękała w szwach. Rzeczywiście zrobiło to na mnie wrażenie. Moja małżonka to aż wycisnęła łezki, bo rzeczywiście to są wspomnienia sprzed lat. Za filmowym projektem stoi Lubuska Fabryka Młodych Społeczników. To aktorzy i filmowcy amatorzy, ale współpracują z profesjonalistami. Także przestrach był niesamowity, co będziemy robili tutaj. Oni przyjechali tutaj, podkreślam, w 1945 roku i nikt nie nagrał u nich filmu, były tylko krótkie materiały. To, co my robimy, to jest pionierstwo w tym temacie. Do drugiej części filmowcy poszukują sobowtóra tego pana. To Tomasz Sobkowiak, pierwszy burmistrz Zielonej Góry. Druga część będzie opowiadać m.in. o pierwszej polskiej władzy, pierwszych szkołach i zakładach pracy. Pionierzy wspaniale opowiadali nam, jak ta Zielona Góra się rozwijała, m.in. jak rozwijały się pierwsze duże przedsiębiorstwa, czyli Lumel, Zastal, Zgrzeblarki, Polska Wełna. Myślę, że uda nam się dostać do Zastalu i do Lumelu, które jeszcze funkcjonują, i odegrać tam i zrekonstruować wydarzenia z tamtych czasów. Kostiumy z epoki pochodzą z babcinych szaf, ale wszystko udało się skompletować i zapiąć na ostatni guzik. Stroje no były inne jak teraz, w spodniach się nie chodziło, w ogóle kobiety to było coś takiego, a w tej chwili właściwie to ja praktycznie chodzę w spodniach. Jakoś tak sukienki jakoś poszły w kąt. W kąt na pewno nie pójdzie film. Stowarzyszenie Pionierów liczy niemal 150 osób, więc frekwencja na listopadowej premierze powinna dopisać. To już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Kroniki Lubuskiej. Za chwilę tradycyjnie pogoda i sport, a my w powiększeniu widzimy się za kilkanaście minut. Zostańcie Państwo z nami. Do zobaczenia.